Edyta Grzegory po drugiej stronie kartki. Mały brązowy miś usiadł wygodnie na szafce. Zosia kończyła właśnie sprzątać swój pokój. Dziewczynka włożyła do pudełek porozrzucane klocki, ustawiła lalki w rządku na półce. Zadowolona z wykonanej pracy, pobiegła do mamy po szklankę wody. Przez okno do pokoju Zosi wpadały pomarańczowe promienie słońca. W powietrzu unosił się zapach polnych kwiatów. Drzewa szumiały delikatnie. W to letnie popołudnie miś zadumał się przez chwilę. Wspomina o stare czasy, kiedy Zosia zabierała go na leśną polanę, gdzie mieli swoją sekretną kryjówkę. Jego smutne czarne oczka. Wpatrzone były w okno. Dlaczego jesteś smutny, Misiu? Mamy wspaniałe popołudnie. Cieszmy się nim, powiedział stary klon rosnący za oknem. Kiedyś byłem jak wasze liście w lecie, odparł miś. Wiedziałem, gdzie jest moje miejsce. Niestety liście żółkną i opadają na ziemię, leżą tam później nikomu niepotrzebne. Nie masz racji, mój drogi. W naturze wszystko ma swój czas i swoje miejsce. Każdy z nas jest potrzebny i zawsze daje z siebie to, co najlepsze. Co może zaoferować światu zwiędły, pożółkły liść? Zapytał miś z niedowierzaniem, ale i nutko nadziei, że stary, mądry klon znajdzie właściwą odpowiedź: Zwiędły, pożółkły liść ma bardzo wiele do zaoferowania. Dobrzy gospodarze przyglądają się naturze, która uczy ich oszczędności i rozwagi. Jesienią grabią liście. Część z nich chroni rośliny przed zimnem, część zamienia się w nawóz kompost. Dzięki niemu wiosną nasz ogród znowu rozkwita. W przyrodzie nic nie ginie, nic nie zostaje zmarnowany. Czyli życie liści nie kończy się wraz z upadkiem z drzewa? Krzyknął miś, podskakując z radości. Czym sam był zaskoczony, bo nie podskakiwał w ten sposób już od bardzo dawna. Tak, dla nich to dopiero początek wspaniałej przygody. Dziękuję, klonie. Dobrze czasami wyjrzeć za okno. Natura uczy wielu wspaniałych rzeczy, a jeśli potrafi się jej uważnie słuchać, można odkryć prawdziwe tajemnice. Miś. Był w zdecydowanie lepszym nastroju. Zaczął zastanawiać się, jakie przygody czekają go w przyszłości. Chyba mógłby rozweselić jeszcze niejedno dziecko, trzymać mocno za rękę, kiedy tęskni za mamą, i dodawać otuchy w pierwszym dniu szkoły. To mnie nikt nie potrzebuje. Rozległ się nagle gruby, tubalny głos, odrywając misia od planów i marzeń. Nikt nie szanuje mojej pracy. Miś? Uważnie rozejrzał się po pokoju, ale poza lalkami, które rozmawiały o cieście marchewkowym, nie zauważył nikogo, kto mógłby być autorem tych słów. Kim jesteś? Zapytał, czując się nieco niezręcznie, bo swoje pytanie kierował w próżnię. Popatrz w górę, odparł tajemniczy głos. Miś podniósł wzrok i zobaczył świecącą żarówkę. Dzień dobry, żarówko. Nie zauważyłem, że świecisz. W końcu na dworze jest widno. Nie jestem żarówką. Jestem... Prądem, dzięki któremu ona świeci, powiedział zrezygnowany głos. Masz rację, jest widno. Jednak, mimo to Zosia zostawiła włączone światło. To niestety często się zdarza. Jestem smutny, bo ciężko pracuję, a czuję się niepotrzebny. Miś. Zdziwiony pojawieniem się niewidzialnego kolegi, próbował szybko zebrać myśli. Moim zdaniem jesteś potrzebny. Dzięki tobie działają różne urządzenia. Dziękuję, misiu. Niestety ludzie, mimo że płacą za mnie, wkładają dużo energii w to, żeby mnie wytworzyć. Często lekceważą moją pracę. Ja też czuję się lekceważony. Gdybyśmy tylko mogli powiedzieć o tym, Zosi, odparł Miś. Bardzo dobrze was rozumiem, drodzy przyjaciele. Jestem tu, za oknem, płynę w rynnie. Miś i Prąd, zajęci rozmową, nie zauważyli, że w międzyczasie spadł deszcz. Teraz za oknem słychać było świergotanie ptaków, łapiących w dzióbki krople spływającego po liściach klonu. Witaj wodo! – odparł z uśmiechem miś. Naprawdę masz podobne zmartwienia? Przecież bez ciebie na ziemi nie byłoby życia. Jak możesz czuć się niepotrzebna? Niestety, ludzie mnie nie doceniają. Spadam z deszczem, niezauważona. A przecież mogłabym się przydać. Pomóc Zosi umyć rower, podlać grządki w ogrodzie. Masz rację, przytaknął prąd. Dzisiaj sam widziałem kran cieknący w kuchni. Smutne kropelki kapały jedna za drugą. Każda kropla w swoim życiu chce zrobić coś dobrego, być użyteczna. Ludzie nie myślą o tym, że pewnego dnia może tych kropel zabraknąć. Nie dają im szansy, bezmyślnie je marnując, mówiła z żalem woda. A przecież są takie miejsca na Ziemi, których mieszkańcy cierpią z powodu suszy? Zwiedziłam już wiele krajów. Niedługo wrócę do chmur w postaci pary. Moja podróż będzie trwać dalej. Aż znowu spadnę na ziemię jako deszcz. W opowieści wody widać odbicie słów klonu, pomyślał miś. Jej życie jest jak pory roku, które nigdy się nie kończą. Krople deszczu zmieniają się w parę, para tworzy chmury, z której znowu powstaje deszcz. W przyrodzie nic nie ginie, żaden liść, żadna kropla wody. Wiedziesz wspaniałe życie pełne przygód wodo, powiedział mi się z podziwem. Gdyby tylko Zosia mogła poznać nasze historie, ta myśl nie opuszczała go od czasu rozmowy z klonem. Musimy znaleźć sposób, żeby jej o tym wszystkim opowiedzieć, postanowił. Mam pomysł, wykrzyknął prąd pełen energii. Moi znajomi, zeszyt i pióro ze stalówką, na pewno nam pomogą. Obserwowałem ich pracę, rozświetlając lampkę przy biurku Zosi. Zeszycie! zawołali wszyscy troje. Tu jestem. Odezwał się lekko zachrypnięty głosik. – Pod książkami! Miś zeskoczył z szafki, wspiął się na zielone pudełko i otworzył przykrywkę, pod którą leżał stosik książek. Z trudem udało mu się wydostać zeszyt w jasno-niebieskiej okładce. – Dzień dobry, zeszycie! – powiedział, nie ukrywając dumy ze swojego sportowego wyczynu. – Dzień dobry! – o co chodzi? odparł zeszyt, nie podzielając radości nowego kolegi. Musimy przekazać Zosi ważną, pilną wiadomość. Prąd powiedział, że nam pomożesz. Zeszyt westchnął i popatrzył pytająco w kierunku żarówki. Zeszycie, powiedział łagodnie prąd. Wiem, że po ostatnim roku pracy jesteś zmęczony. Zmęczony? Niewiele wierzę o moich obowiązkach, wtrącił niecierpliwie zeszyt. Mimo to bardzo zależy nam na twojej pomocy, kontynuował prąd, nie zwracając uwagi na niechętną postawę zeszytu. Miś mógłby napisać na twoich kartkach? List. Do Zosi. Sprawa jest ważna i dla nas i dla niej. Chodzi o to, że znowu chcemy czuć się potrzebni. Chcecie czuć się potrzebni? zapytał zdziwiony Zeszyt. Myślałem, myślałem, że tylko ja, leżąc w tym pudełku, czuję się bezużyteczny. Ależ skąd? powiedział prąd. Spróbujmy więc coś z tym zrobić. Zeszyt uśmiechnął się, po czym niespodziewanie znowu posmutniał. Ale przecież ja... Niestety... Westchnął i rozłożył kartki. Jestem już do końca zapisany. O nie! Wykrzyknął miś: Co teraz? Zapadła cisza. Wszyscy zastanawiali się: Co dalej? Jak przekażą Zosi swoją wiadomość? Nie martw się. Prąd starał się mimo wszystko pocieszyć zeszyt. Pewnego dnia Zosia zaniesie cię do specjalnego pojemnika na papier. Dzięki temu dostaniesz kolejną szansę na to, żeby nabrać nowego kształtu i znowu stać się potrzebnym. O, to się nazywa recykling. Zeszycie odezwała się nagle woda. Czy mógłbyś jeszcze raz? Zatrzepotać kartkami? Zeszyt niechętnie przewrócił kilka stron. Jest! krzyknęła woda. Zobaczcie, Zosia pisała tylko po jednej stronie kartki. Puste strony z tyłu to idealne miejsce na nasz list. Wodo, jesteś bystra! ucieszył się miś. Wspaniale! Bardzo tęskniłem za swoją pracą, rzekł zeszyt, otwierając się przed misiem. Zapomnieliście o czymś? Wszyscy spojrzeli na pióro, które wyskoczyło z kubka i poturlało się w kierunku zeszytu. Chętnie wam pomogę i przy okazji dodam kilka słów od siebie. Ty? Przecież widujesz się z Zosią codziennie i jesteś jej stale potrzebne, zdziwił się miś. Tak? Odparło pióro. Ale widzisz, mój atrament niedługo się skończy. Wiem, że łatwiej mnie będzie wyrzucić niż naprawić. Chcę temu zapobiec. Zaczynajmy zatem, powiedział prąd, przyzwyczajony do szybkiego tempa pracy. Miś wygładził łapką pierwszą stronę zeszytu i zaczął pisać. Każdy miał do opowiedzenia własną historię. Kiedy skończyli pracę, za oknem widać już było gwiazdy migoczące na niebie. Wszyscy wrócili na swoje miejsca, czekając na Zosię. W końcu drzwi pokoju otworzyły się. Dziewczynka spostrzegła zeszyt leżący na biurku i zdziwiona. Zaczęła czytać na głos, Kochana Zosiu. Od dawna chcieliśmy powiedzieć Ci o tym, z jakim zmagamy się wszyscy kłopotem. Każdy z nas inny, coś jednak nas łączy, nadzieja, że przygoda nigdy się nie kończy. Chcemy czuć się potrzebni, pełnić swoje role, być doceniani, pracować w mozole, po to, żeby dawać z siebie jak najwięcej i nie spędzić życia na zbyt długiej drzemce. Zacznijmy od Misia. Ma już swoje lata, na pierwsze urodziny kupił ci go tata. Spędziliście razem bardzo wiele czasu: szkoła, plac, zabaw, wycieczki do lasu. Jednak mis już nie chce siedzieć sam w kąciku, kolejnych pomysłów w głowie ma bez liku. Mógłby służyć dzieciom, dalej je rozbawiać, pocieszać i gdy trzeba, zły humor poprawiać. Podobnie prąd. Co do domu energię przynosi, chciałbym mieć przekonanie, że się sam nie wprosił. Do kuchni łazienki wszędzie musi zdążyć. Spróbuj więc czasami go trochę odciążyć. Zgaś światło zawsze po wyjściu z pokoju. Na pewno będzie w lepszym nastroju. Oszczędzaj też inne sprzęty domowe, gdy ich nie używasz, wyłącz. I gotowe. O szacunek i umiar prosi również woda, której marnowanie to ogromna szkoda. Woda, marzycielka, co buja w obłokach, chce podlewać kwiaty i pływać w potokach. Czyste rzeki, stawy, morza, oceany. O nich pomyśl sobie, zakręcając krany. Krople deszczu zbieraj, niech dalej ci służą, zamiast stać się zwykłą po prostu kałużą. List nasz do ciebie piszemy w zeszycie, któremu daliśmy dziś drugie życie. Leżał gdzieś w pudełku smutny, zapomniany, myślał, że jest stary, zużyty, niechciany, a przecież wystarczyło Obrócić w nim strony, żeby czuł się jak dawniej nowonarodzony. Kiedy zaś nie będzie w nim już miejsca wcale, recykling się dla niego nada doskonale. Na koniec jeszcze pióro. Wtrąci swoje zdanie. Naprawiać różne rzeczy to ważne zadanie. Pamiętaj więc, proszę. Jeśli coś wyrzucisz, upewnij się dwa razy, zanim wzrok odwrócisz. Na tym kończy się nasza nauka. Jak widać, to nie taka wielka sztuka spełniać codziennie te małe marzenia, dzięki którym nasz świat się zazielenia. Dziewczynka zamknęła zeszyt i przytuliła misia. Wiedziała już, co powinna zrobić. Słyszała o zbiórce zabawek dla dzieci, które ucierpiały podczas powodzi. Chociaż rozstania są trudne, to dla mnie piękny prezent. Pomyślał miś, a jego oczka rozbłysły z wdzięczności. Dziękuję Wam, powiedziała Zosia. Zapowiadają się nowe porządki. Wzięła do ręki zeszyt i wybiegła z pokoju, gasząc światło.